obraz spotkania długimi fragmentami podobny, zbliżony do tego, co obserwowaliśmy tu kilkanaście dni temu, tylko że rezultat znacznie lepszy. No zdecydowanie, po to przyjechaliśmy, musieliśmy zmazać tą plamę, którą zostawiliśmy ostatnio w lidze. Tak jak powiedziałeś, mecz bardzo podobny do tamtego. Skuteczność może nie była lepsza, ale na pewno w obronie zagraliśmy dużo lepiej. Wystrzegliśmy się groźnych kont przeciwnika i przywozimy do Bielska dwubramkową przewagę. No i zero z tyłu, to cieszy bramkarza chyba najbardziej. No dokładnie, no dawno tego nie było. Mimo że nawet graliśmy dobre mecze w obronie, to jednak gdzieś ta zawsze bramka czy dwie wpadały, także z mojej perspektywy tym bardziej pozytywny występ. Dobra zaliczka przed przyszłotygodniowym rewanżem, ale czy już gwarantująca sam awans do finału? O nie, zdecydowanie nie. To jest dopiero połowa. My tu przyjechaliśmy po prostu wygrać, zdobyć jakiś bagaż bramkowy, przewagę mentalną też przed rewanżem i za tydzień myślę, że pewnie wkroczymy do finału. Tak, nie do końca i nie stuprocentowym zdrowiu. Natomiast świetna okazja Pawła Budniaka, który w 12 minucie meczu daje prowadzenie rekordzistom. Trenerze, trudne zawody, tak jak zwykle w Szopienicy. No tak, nie ma co ukrywać, że tutaj gra się trudno, Katowice bronią się dosyć głęboko, schowanie w defensywie i tutaj trzeba mozolnie prowadzić atak pozycyjny i szukać swoich szans. No tak dzisiaj było, no, prowadziliśmy grę i szukaliśmy swoich okazji, znaleźliśmy tylko dwie albo aż dwie. I jedziemy z przewagą dwóch bramek do Bielska. No za tydzień myślę, że ta przewaga jest na tyle wystarczająca, że u siebie tylko to potwierdzimy. Jan Dudek, jeszcze raz Kamil Surmiak na posterunku. Mateusz Bednacz, nadal Bielszczanie przy piłce. Kamil Surmiak ponownie zatrudnia Mateusza Bednaczyka. No wreszcie fragment naprawdę efektownej gry. Króciutka diagnoza po tym spotkaniu stanu zdrowia w zespole, bo ostatnio nie było ciekawie. To znaczy tak, no Popi dzisiaj grał cały mecz, więc widać, że jest do grania. Cała reszta też zdrowa, nie licząc Michała Marka, który gdzieś dochodzi do siebie. Mam nadzieję, że do niedzieli będę mógł z niego skorzystać, ale to wszystko okaże się w piątek. A tak, cała reszta, nie licząc oczywiście Łukasza Biela, cała reszta do gry. No więc zaprośmy kibiców na niedzielne starcie z Gattą Active. Szykują się emocje jak zwykle w bielsko-zduńsko-wolskiej konfrontacji. Dokładnie tak, no serdecznie zapraszamy. Na pewno będzie mnóstwo dobrego futsalu. Gramy z wicemistrzem Polski i na pewno będzie na co popatrzeć. Mile będzie widziana pełna hala.